Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kapifili i witam was dzisiaj w przeglądzie i omówieniu talii z Challengera, Challengera numer 3. Turniej miał miejsce w poprzedni weekend w kopalni soli w Wieliczce, więc kolejny Challenger, który odbył się w Polsce. No i chyba już wszyscy wiecie, że wygrał Tailbot, wygrał Polak. Ostatnio po Openie stwierdziłem, że następny turniej musi wygrać Polak. No i udało się, aczkolwiek nie Adzikowowi, a właśnie Tailbotowi, który pokonał w finale Frediego, czyli zwycięzcę poprzedniego Challengera. No więc gratulacje dla Tailbota, w końcu któremuś z Polaków udało się zdobyć ten pierścień z Coyatel tym razem. No i gratulacje, gratulacje. Właśnie Adzikow odpadł w półfinale z Fredim. No ale Tailbot też nie miał łatwo, bo z Honachanem poradził sobie ledwo. Już tutaj przegrywał, bo naprawdę blisko by to właśnie Chińczyk dotarł do finału. Natomiast Tailbot pokazał klasę, no i powrócił do gry. A po tym finale pokonał Frediego, więc gratulacje dla niego. I dzisiaj przejrzymy sobie talię, tak jak to było przy poprzednich turniejach. Dzisiaj również sobie na te talie zerkniemy. Tak więc talie 8 uczestników, oczywiście format turnieju nic się tutaj nie zmienił. Mamy oczywiście dalej format best of 5, no i każdy wybiera 4 różne talie, więc każdy z graczy tutaj musiał zrezygnować oczywiście z jednej frakcji, bo każda talia musiała być z innej frakcji. To już jest chyba wiadome. I jak tutaj wyglądał rozkład frakcji właśnie w Challengerze? 4 razy zostały użyte potwory. Najmniej tutaj właśnie mieliśmy potworów. I to były 3 pożerki, a była tylko jedna zemsta. Z tego co wiem, to Adzikow grał właśnie tą zemstą. Jak sami możecie zauważyć. 7 razy pojawił się Nilfgaard. I to była głównie alchemia, ale też mieliśmy ten handbuff i mieliśmy również szpiegów. Szpiegów właśnie zastosował Super JJ jako jedyny tutaj, a jeszcze pamiętamy, że niedawno, jeżeli chodzi o Nilfgaard, to byli grani tylko szpiedzy. Pamiętamy jeszcze poprzedniego Challengera, czy tam turnieje Open. Jeżeli chodzi o Królestwa Północy, to również pojawiło się tutaj 7 razy KP, no i to były maszyny. Maszyny, które praktycznie w ogóle się nie zmieniły. Tam niektórzy mają jakieś kosmetyczne zmiany, ale ogólnie, jeżeli chodzi o te maszyny na Hensel, to raczej tam za dużo do omówienia nie ma, bo talie praktycznie wyglądają tak samo. 6 razy pojawiło się Skoja. No i tutaj zwykle była to talia pod awangardę z browerem i tak dalej. Raczej też talia dobrze wam znana, ale również pojawił się handbuff. No i słuchajcie, 8 razy pojawiło się tutaj Skellige. Dokładnie tak, 8 razy Skellige. Jeszcze niedawno Skellige nie było. Było w ogóle bardzo rzadko grane. Mało kto używał Skellige na turniejach, a teraz zobaczcie, Skellige pojawiło się tutaj u każdego z uczestników. No dobrze, na początku przejrzymy sobie talię zwycięzcy tego turnieju, czyli talię Polaka Tailbota. On tutaj nie zastosował Scoia'tael. Natomiast idąc od początku, mamy potwory. No i jest to oczywiście pożerka. Jest to pożerka, ale jest to pożerka na Dagonie. To warto tutaj podkreślić, że pożerka ta była grana na Dagonie, a nie na Królowej Krabu Pająków, tak jak to gra się zwykle. Właśnie z tego powodu tutaj mamy Mglaka. No a poza tym, no to raczej wygląda tutaj jak klasyczna pożerka, czyli oczywiście mamy Nekery, które kopiujemy wojownikami. No i pożeramy jak najwięcej kart za pomocą wranów. Myślę, że pożerkę tutaj już każdy dobrze kojarzy. No też Kejran bywa naprawdę przydatny, żeby coś przeciwnikowi zjeść. Więc Kejran z pewnością na plus w tej talii. Do tego mamy dekret, który pozwala wyciągnąć któryś z tych goldów. No i potem, jeżeli wyciągamy już kuchtą te Nekery, to naprawdę sporo punktów potrafi to zrobić. Chyba wszyscy wiemy, jak pożerka w rundzie trzeciej wlatuje z tymi Nekerami. Więc pożerka tutaj cały czas jest silna, no bo
nie była w ogóle zmieniana. W ogóle teraz nie było żadnych aktualizacji balansujących, więc póki co to pożarka wygląda cały czas tak samo. Druga talia Telebota to Nilfgaard. No i tutaj właśnie mamy Alchemię. Alchemia również dosyć klasycznie wygląda. Akurat tutaj jest wersja z jaskółkami. Te wersje też pomiędzy graczami się różniły. No i tutaj też jest właśnie Rainfarn, który wyciąga albo Joachima, albo Cantarelle. Również w sumie tak grałem, jak pierwszy raz stworzyłem Alchemię, ale potem zamieniłem Rainfarna na Skellena i w sumie można by się zastanawiać, kto jest tutaj lepszy, ale Tailbot zastosował tutaj właśnie Rainfarna. No, dowódca oczywiście Calvate, klasyczna Alchemia. Dalej mamy Królestwa Północy. No i tutaj właśnie mamy te klasyczne maszyny. No, maszyny cały czas sobie świetnie radzą na wszelakie Skojatel. Również na Alchemię sobie tutaj Henselt dobrze radzi. Więc tutaj ta talia z pewnością cały czas jest bardzo mocna. No i dlatego maszyny pojawiają się naprawdę w dużej ilości. Tutaj wszystkie talie KP to są właśnie talie pod maszyny. Tylko tutaj są mniej więcej takie różnice, że czasami te goldy są inne, bo nie każdy gra Vilena. Nie każdy też gra, z tego co wiem, Selkirka, chociaż tego dokładnie jeszcze nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o te brązowe maszyny, to właśnie niektórzy grają dodatkowo te balisty, a niektórzy po prostu stosują kawalerię. Lekką jazdę, która wyskakuje, gdy jest 20 punktów przewagi u przeciwnika, więc można właśnie grać na balistę, ale można też grać na lekką jazdę. To już zależy od preferencji gracza. No i tutaj niektórzy grają właśnie Nenekę wśród srebrnych kart. No i Skellige. Jak wyglądało tutaj Skellige u Tailbota? No więc tutaj mieliśmy Drakary, więc było też trochę osłabienia. I oczywiście ma to swoje połączenie z tymi berserkrami. To z pewnością robi naprawdę, naprawdę niezłe punkty. Dodatkowo mamy też tych partnerzy, Uncrate, którzy tutaj dodatkowo nam ulepszają jednostki, ponieważ mamy Olgierda, który zapewnia nam carryover. Oczywiście talia podbrana, bo mamy też Toyat, który możemy odrzucić, no i odrzucamy też tego harcownika, więc w połączeniu z tymi drakarami potrafi to zrobić naprawdę niezłe punkty. Mamy tutaj też właśnie parę ciekawych połączeń, jak Skial z Udalrykiem, albo Skial z Haraldem. Jeszcze to wszystko możemy wyciągnąć za pomocą Hima. Czasami nam się właśnie tak przytrafi, że jesteśmy to w stanie zrobić. No, jeżeli drakary nam zostaną zniszczone, no to wskrzeszamy je za pomocą Korsarzy Dimun, ale też mamy kapitanów piratów, którzy również mają dobre połączenie albo z drakarami, albo właśnie poprzez korsarzy. Więc tak prezentowały się tutaj talie zwycięzcy turnieju Tailbota. Teraz talie Freddiego, więc on tutaj nie grał w ogóle Nilfgaardem, jako jedyny nie zastosował Nilfgaardu. Na sam początek mamy chyba najbardziej zaskakującą talię na tym turnieju, czyli pożerka Freddiego, potwory Freddiego. No i tutaj myślę, że przy tej talii można się zatrzymać trochę na dłużej, no bo takiej talii na Challengerze nie miał nikt. Tutaj Freddy naprawdę zaskoczył. Talia pod królową krabopająków. Więc no, mamy tutaj Nekery, ale to nie jest taka klasyczna pożerka, bo tutaj nie mamy zupełnie wranów. Mamy te widłogony oczywiście, żeby jakoś te Nekery boostować. Natomiast słuchajcie, mamy krabopająki olbrzymie i mamy też te zwykłe krabopająki. Więc jest trochę insektoidów w tej talii, ale te insektoidy nie pojawiły się tutaj przypadkiem, bo gramy pod jennika. Jennika, który nie pojawia się praktycznie w ogóle, bardzo, bardzo rzadko spotykamy jennika właśnie na rozgrywce rankingowej, ale tutaj Freddy właśnie zastosował jennika, który ulepsza przeklętych i ulepsza jednostki należące do insektoidu, więc tutaj jest tych insektoidów sporo. W dodatku tutaj mamy świetne połączenia, chociażby z Draugiem, który wskrzesza Draugirów, którzy są oczywiście przeklęci.
więc to również dobrze działa z jennikiem. Dodatkowo jest Yennefer, no bo tutaj nieźle spamujemy sobie tymi jednostkami, szczególnie jak mamy Drauga, mamy te krabopająki, no to z pewnością tych jednostek mamy naprawdę, naprawdę sporo. W dodatku jest jeszcze Maćko, który tworzy nam dodatkowo 4 krowy, więc to jest łącznie 5 kart. No więc Yennefer tutaj w jednorożcu naprawdę się przydaje. No i to jest ciekawe, że tutaj Freddy taką talię zastosował. Z pewnością nią zaskoczył. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o te brązowe karty, to mamy dodatkowo harpie. Mamy dodatkowo harpie, które właśnie pojawiają się na stole i też dodają nam trochę punktów. Właśnie mamy takie pasywne karty. Jeszcze można wspomnieć o Olgierdzie, który tutaj nam wlatuje na stół na początku każdej rundy. Ok, więc to była talia Freddy'ego, jeżeli chodzi o potwory. Królestwo Północy, no i tutaj są maszyny. Tutaj są maszyny. I właśnie tutaj zastosował, jeżeli chodzi o goldy, to mamy Shani, Natalisa, Triss oraz Seltkirka, więc tutaj akurat Villena nie gra. I jeżeli chodzi właśnie o karty brązowe, to mamy lekką jazdę, no i jeżeli mamy lekką jazdę, no to analogicznie gra się Neneke. No tak jest najlepiej grać, bo możemy potem albo wtasować właśnie ponownie lekką jazdę, ewentualnie maszyny. I dodatkowo mamy tutaj wieże oblężnicze. Nie grał tutaj właśnie Balis. Jeżeli chodzi o te brązowe maszyny, to właśnie grał tarany i wieże oblężnicze. No wieże też potrafią robić dosyć niezłe punkty. Oczywiście z amunicją robią tych punktów jeszcze więcej, no ale tutaj nie są w stanie niszczyć jednostek przeciwnika. No więc też analogicznie, jeżeli gra wieży, no to też nie gra Villena, bo to mogłoby się trochę ze sobą kłócić. Bran. Więc jak tutaj wyglądało Skellige u Freddy'ego? On tutaj właśnie zastosował trochę kultystów. No bo grał tutaj na Wojtki. I to też dobrze się łączyło oczywiście z berserkrami. Dodatkowo talizmany, które rzucamy za pomocą wojowników Frey. Właśnie oni tutaj z pewnością bardzo dobrze współgrają, bo możemy potem wskrzeszać niedźwiedzie. Jeżeli chodzi o discardowanie Branem, no to discardujemy tutaj Olgierda, Morkwarga i Cerys. Właśnie tutaj pojawiła się Cerys. Jeżeli mamy Cerys, to mamy też parę wskrzeszeń, bo są kapłanki. Jest również Ziegdrifa. No dodatkowo możemy też sobie coś wskrzesić za pomocą odnowy. Też pojawi się tutaj Kaganiec i Kagańcem też nieźle możemy podkraść jednostki przeciwnikowi. Więc no tak jak już wcześniej mówiłem, Kaganiec się tutaj naprawdę nieźle przydaje. I teraz Skojatel Freddy'ego. No i jest to Brower. Mamy tutaj oczywiście znane połączenie Barclaya z Tasakiem. No a poza tym, no to mamy po prostu talię pod elfy, razem z tą awangardą, która jest wymieniana i robi naprawdę ogromne punkty. Całość pod Ciri i tutaj raczej za bardzo tej talii tłumaczyć nie trzeba. Można tylko wspomnieć o tym Jorvecie, który pojawił się u Freddy'ego, a Jorvet no nieczęsto jest grany. Tutaj częściej stosuje się albo Shiru, albo też tego Isengrima, uciekiniera. To już zależy od preferencji gracza. Natomiast właśnie tutaj Freddy zastosował Jorveta, który boostuje mu dodatkowo elfy. Okej. Okay. Idąc dalej, mamy talię kolejnego Polaka, czyli Adzikowa. Z tego co widzę, to Adzikow tutaj nie grał Królestwami Północy. On tutaj właśnie maszyn nie zastosował. Natomiast jeżeli chodzi o potwory, to jako jedyny tutaj nie grał pożerką. Licząc tych graczy, którzy grali potworami. Ponieważ on tutaj grał Dagonem pod Zemstę. Talia pod zemstę, czyli oczywiście Archespory, również te Dao oraz Zgnilce. No i potem ich umiejętności są odpalane za pomocą gryfów, za pomocą cyklopów, co daje nam naprawdę duże korzyści. Dodatkowo możemy sobie zapewnić carryover za pomocą barbegacji. Są też mglaki, no bo gramy tutaj pod mgłę z Dagona i mgłę z Vader Makara, czyli z Aeromanty. No i też oczywiście do tego przydają się oszluzgi,
które nam tutaj wyciągają kolejne jednostki. Całość talii oczywiście zrobiona pod Ciri nowe, ponieważ mamy dwa egzemplarze. Tak się chyba najlepiej gra tutaj na zemstę, żeby mieć tego mocnego finishera, bo Ciri jako finisher tutaj w zemście jest naprawdę konieczna, bo inaczej zemsta by robiła naprawdę niewiele tych punktów. Więc to była zemsta dzikowa. Nilfgaard, czyli alchemia. Tutaj właśnie alchemia również stosował tutaj Reinfarina, a dzików. Tylko jedna zmiana. Jest Mardroeme, nie ma zupełnie jaskółek, więc tutaj Jadzikow właśnie zastosował Mardroeme. No i do tego oczywiście trzy dwójniaki, trzy mazidła. Z pewnością tutaj to są karty must have w alchemii. Dobrze, teraz mamy Skellige. Skellige również podbrana i talia bardzo podobna do talii Tailbota, nawet nie wiem czy nie identyczna, bo nie przyglądałem się tak za bardzo. No tutaj Adzikow nie grał Igni, natomiast właśnie grał Kaganiec. To jest tylko taka jedna, naprawdę jedna, jedyna zmiana w tej talii. A poza tym to te talie są bliźniacze. Właśnie tutaj warto grać często Kaganiec. No niektórzy wolą Igni, ale Igni też nie zawsze wchodzi, więc trzeba tutaj podjąć wybór pomiędzy Kagańcem a Igni. No Igni się właśnie potrafi przydać, ale jak nie wejdzie, to wchodzi nam za puste punkty. I jest to dosyć słaby wynik. Dalej mamy Brovera, czyli właśnie elfy. Elfy pod boostowanie awangardą, czyli Mulligan. Właśnie też z finisherem Ciri. No Saskia się tutaj przydaje, żeby wymieniać awangardy, wymieniać tancerze ostrzy. No a też oczywiście tancerze ostrzy potrafią robić naprawdę... Potrafią naprawdę zmienić przebieg gry, bo dzięki tancerzom możemy mieć tak jakby carry over w drugiej rundzie, bo wymieniamy tancerze na początku, no i tam przeciwnik może mieć potem stratę karty dzięki temu. Więc to jest z pewnością bardzo dobre zagranie. Dalej talię Hanaczana. Hanaczana znanego też jako Chuja Hanaczan. No wiemy, że ten przedrostek dotyczy jego sponsora. Jan Kalveit, czyli tutaj Nilfgaard, Alchemia, właśnie również wersja z Mardroeme. Tylko tutaj właśnie Hanaczan nie grał zupełnie Reinfarina. Jak widzicie, z Goldów mamy Kahira, Vesemira, Triss i Vilgeforca. Dodatkowo jest tutaj Płotka. Właśnie mamy Płotkę, no bo tutaj nie grał Joachima. Skoro nie grał Reinfarina, to postanowił tutaj wrzucić Płotkę zamiast Joachima. Jeżeli chodzi o te karty brązowe, no to tutaj mamy dwóch alchemików, ale za to mamy jednego medyka z Vicovaro, który też czasami potrafi coś ciekawego wyciągnąć. No jeżeli chodzi o te brązowe karty alchemii, no to właśnie tutaj zamiast jaskółek gra Mardroeme. Królestwa Północy, czyli maszyny. Również tutaj mamy maszyny, tyle że to są maszyny pod Krwawego Barona. Więc tutaj oczywiście rzucamy odpowiednie maszyny, boostujemy naszego barona, no i potem wlatuje baron jako finisher za naprawdę, naprawdę duże punkty. No niszczymy jednostki najlepiej za pomocą taranów i za pomocą tych balist. Dodatkowo oczywiście kolejne maszyny tworzymy za pomocą kołowrotów. No i też tutaj Hanaczan grał Kaganiec, który bywa naprawdę bardzo, bardzo przydatny. Skellige, tutaj akurat mamy Kracha. Tutaj Hanaczan zastosował Kracha i zastosował Kracha, no bo mamy osłabianie z rębaczami. Więc jeżeli jest osłabianie z rębaczami, no to raczej każdy będzie grał pod Kracha, żeby oczywiście wyciągać albo rębacze, albo właśnie Dengę, który tutaj też potrafi robić niezłe punkty z naszymi rębaczami. Ja przedstawiałem już talię pod rębaczy, pod osłabianie, więc jeżeli ktoś nie widział, no to zapraszam. Tam szerzej opisywałem grę tą talią. No ale tutaj oczywiście rębacze się uzdrawiają, ulepszają, jeżeli są ranni, a ranni są dzięki Drakarom. No i tutaj mamy też te połączenia oczywiście z korsarzami, z kapitanami piratów, a rębacze wskrzeszamy za pomocą kapłanek Frey. Też również bardzo dobra karta, czyli Jaskier Poeta. No to jest karta uniwersalna praktycznie do każdej talii. W każdej talii Jaskier się tutaj sprawdza. Skojatel.
I tutaj też mamy Mulligan pod Brovera. Nie ma tutaj za bardzo nic zaskakującego. Jeżeli chodzi o goldy, no to właśnie tutaj gra Shiru. A poza tym to raczej większych zmian nie widzę. No tutaj też nie każdy gra Hattoriego. To już jest zależne od tego, jak kto woli. Ale Hattori potrafi tam wskrzesić zwiadowców, więc to jest dobre zagranie. Cmel. Jakimi to taliami grał Cmel? Cmel tutaj, z tego co widzę, nie zastosował potworów. Więc idąc od początku, Królestwa Północy, czyli Hensel pod maszyny. Hensel pod maszyny również z baronem, więc tak jak Hanachen tutaj Cmel zastosował krwawego barona. No, baron potrafi mieć naprawdę niezłe punkty na koniec, więc warto tego barona grać. No dodatkowo na przykład coś palimy pożogą, więc też baron się przez to boostuje. Seldkirkiem również to świetnie działa, więc naprawdę tutaj nieźle można tego barona nabustować. Jeżeli chodzi o Skellige, no to właśnie Cmel również tutaj grał osłabieniem pod kracha z tymi rębaczami. Okej. Więc tutaj w tym Skellige raczej za bardzo zmian nie ma. Skojatel. I tutaj jest zupełnie inna talia, bo właśnie mamy handbuff. Mamy handbuff u Cmela. Oczywiście boostujemy jednostki w ręce za pomocą Vryheta, za pomocą dragonów Vryheta, za pomocą hawekarskiego wsparcia. No i potem mamy nabustowane mistrzyni miecza, które rzucamy. A wiadomo, jak mistrzyni miecza są nabustowane, no to biją za swoją siłę, więc potrafią naprawdę ogromne punkty zrobić. Dodatkowo też mamy tutaj huf mahakamski, który działa razem z agitatorem. No i też tancerze ostrzy, którzy robią zawsze dobre punkty. Okej. Jeżeli chodzi o goldy, no to mamy Isengrima, który potrafi wyciągnąć jakąś kartę specjalną, więc to też jest dobre. Też Jorvetha tutaj zastosował, żeby właśnie swoje elfy boostować. To też wspomaga oczywiście sam handbuff. Jest też właśnie Aeromanta. Lepiej, żebym tak na niego mówił, bo jeszcze będę nazwę przekręcał. No, on potrafi stworzyć piorun, więc może wyeliminować jednostkę. Podobna tutaj w sumie karta do Idy. Tylko, że właśnie on nie może wyczyścić nieba. Za to może stworzyć jedną z dwóch pogód. No i tak prezentuje się właśnie handbuff u rosyjskiego gracza. Nilfgaard. Nilfgaard, czyli właśnie alchemia. Alchemia, tylko że tutaj z brązowych kart zastosował dwójniaki, zastosował mazidła, ale też pojawił się rekonesans, pojawiły się nilfgaardzkie bramy, czego właśnie nie widzieliśmy. No, rekonesans potrafi wyciągnąć chociażby Wiedźmina albo Nowicjusza, czy też ostatecznie może wyciągnąć łowcę niewolników, nadzorcę niewolników. Też Sphaerz tutaj jest zastosowany. No, Sphaerz niesamowita kontra na Nekery, tylko właśnie przez to też nie każdy grał pożerką, więc tutaj ten Sphaerz też nie zawsze dobrze mu tutaj wchodził. I teraz Kolmon. Kolmon, czyli niemiecki gracz, który przegrał z Adzikowem w pierwszej grze 3 do 0. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tutaj Kolmon na samym początku od razu przegra. I tutaj, słuchajcie, jest handbuff. Jest handbuff nilfgaardzki, czyli oczywiście boostowanie jednostek, najpierw ich odkrywanie, a potem oczywiście boostowanie rycerza. No i potem wiadomo, jak działają spoterzy, czyli zwiadowcy, razem jeszcze z tarczą z łusek wiwerny, które są wyciągane z dywizji Magne. Robi to naprawdę ogromne punkty. Oczywiście dowódca Emhyr, żeby móc cofnąć tego rycerza i ruszyć z całym boostowaniem. Też Leo Bonhart, który tutaj potrafi potem wyeliminować jednostkę przeciwnika. Strażnik potrafi też namieszać coś w talii przeciwnika. Ewentualnie też zawsze można strażnika cofnąć za pomocą Emhyra, jeżeli nasi rycerze by zostali kompletnie zniszczeni. Więc to był nilfgaardzki handbuff. Teraz Henselt, czyli maszyny pod barona. Właśnie tutaj pod barona grał Kolmon. No i też raczej nie ma jakichś zaskoczeń.
No tutaj nie każdy grał pod Barona, nie każdy, ale myślę, że warto grać tutaj pod Barona, jeżeli chodzi o Henselta, bo Baron potrafi się nieźle nabustować. Skellige pod Brana, czyli właśnie są ci przeklęci berserkerzy, którzy bustują się za zranione jednostki, a tych zranionych jednostek trochę tutaj mamy. No i też parę przeklętych nam się tutaj pojawia. Skoja, czyli właśnie elfy, które już mogliśmy widzieć tyle, tyle razy i będziemy jeszcze je widzieć, dopóki nie pojawi się jakiś patch balansujący, który no musi trochę znerfić awangardę, bo awangarda aż tak silna być nie może. I zostały jeszcze talie Super JJ-a, a za chwilę jeszcze Apologize, ale najpierw skupmy się na drugim niemieckim graczu na tym turnieju. Na początek pożerka pod królową krabopająków, więc tutaj też klasyczna pożerka. Właśnie Jaskra tutaj zastosował i też klucznika. Klucznik pojawił się u Super JJ-a. No a poza tym Neckery prawie zawsze są w stanie nam przetrwać, bo nawet jeżeli Necker zostanie zniszczony, no to mamy krąg przywołań. Też można dzięki temu kolejnego Neckera stworzyć i zwykle te Neckery nam przetrwają i zdołamy je skopiować. Jak już je zdołamy skopiować, no to pożerka rusza i zaczyna robić swoje ogromne punkty. I tutaj słuchajcie, właśnie Super JJ jako jedyny zastosował szpiegów. Nikt inny tutaj nie grał szpiegami, właśnie poza Super JJ-em. Jedynie Super JJ tutaj zastosował szpiegów na tym turnieju, a kiedyś szpiedzy byli praktycznie wszędzie. Teraz no, alchemia jest jednak lepsza. Więc oczywiście boostowanie Brygady Impera, odpalanie egzekutorów Brygady Impera i robienie punktów za pomocą szpiegów. No myślę, że szpiegów też już kojarzycie z poprzednich turniejów, a zresztą szpiedzy kiedyś byli bardzo, bardzo mocno grani. No teraz jest tych szpiegów mniej zdecydowanie, bo już nie są w stanie robić tak dużych punktów jak inne talie, jak chociażby Alchemia czy też Brower z tymi elfami albo Pożerka. No szpiedzy nie są w stanie po prostu tego dogonić. Chociaż na Pożerkę jeszcze właśnie szpiedzy są dobrze, tylko rzadko nam się trafi, także od razu na Pożerki będziemy trafiać, a poza tym szpiedzy rzadko są w stanie tutaj nadgonić te punkty. Królestwa Północy, czyli Henselt pod maszyny. Też tutaj nie ma zaskoczeń, wersja podpalenie, bo mamy Villena, mamy Pożogę, ale właśnie tutaj nie ma Barona. Skellige pod Kracha, czyli osłabianie z rębaczami. Tutaj warto zauważyć, że była grana włóczniczka, był grany jeden misiek, jeden treser. No to dobrze, w sumie działa też odnową. W dodatku mamy Morkwarga, które daje nam carryover, no a wiadomo jak carryover jest ważny. Dzięki carryoverowi możemy nawet stworzyć przewagę kart. W dodatku jest dzik morski. No dzik ulepsza nam rębaczy. Potem możemy ich wskrzeszać ze zwiększoną siłą, bo mamy tutaj dwie kapłanki. Akurat dzik dryfy w tej talii nie ma. I ostatnia talia. Mamy teraz talię zawodnika Apologize i za chwilę te talie zobaczymy. Tutaj Tailbot go pokonał 3 do 0 w pierwszym spotkaniu. Więc na początek Skellige pod Brana. I tutaj właśnie mamy podobną talię jak u poprzednich graczy Skellige. Tylko akurat tutaj mamy Drakkara wielorybników w takiej liczbie pojedynczej. Za to mamy jeszcze trzech płatnerzy. No a poza tym to raczej talia bardzo podobna do tych poprzednich. Skojatel, czyli właśnie mamy tutaj elfy. Mamy tutaj elfy. Klasyczne elfy, które naprawdę robią ogromne punkty i chyba nie trzeba o tym mówić. Jeszcze z finisherem Ciri to już w ogóle. Emhyr, czyli właśnie handbuff Nilfgaardzki, tutaj nam się pojawił. Po raz drugi na tym turnieju właśnie dwóch graczy zastosowało handbuff. Apologize był jednym z tych graczy, którzy właśnie tutaj handbuffem także zagrali. No i
tutaj raczej nie ma co za dużo omawiać, no bo te talie są naprawdę podobne. Królestwo Północy, czyli właśnie maszyny. Maszyny to jest ostatnia talia, którą dzisiaj oglądamy. Były to maszyny pod barona, więc też tutaj talia, gdzie możemy barona nieźle przebustować. No okej, więc to byłoby na tyle. Ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Turniej był naprawdę świetny, czekamy na kolejnego Challengera. Już wkrótce Challenger numer 4, ale wcześniej, jeszcze w maju, będzie Gwent Open. No i zobaczymy, może znowu Polak zdoła wygrać turniej. Być może będzie to tym razem Adzikow. Ostatnio był naprawdę blisko na ostatnim turnieju. Jednak wtedy górował Freddy na poprzednim Challengerze. Natomiast miejmy nadzieję, że Adzikow też zdoła jakiś turniej tutaj wygrać. No i co, widzimy się w kolejnych filmach. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na Discorda, jest link w opisie. Również na fanpage na Facebooku. I do zobaczenia. Cześć i na razie.